aplikowałam do Państwowego Muzeum Etnograficznego, ponieważ chciałam odbyć praktyki studenckie, które będą różniły się od tych w innych instytucjach, które rzeczywiście nauczą mnie czegoś wartościowego i pomogą zdobyć mi jakieś ciekawe doświadczenia. Przeczytałam ogłoszenie. Pomysł wydał mi się bardzo ciekawy, ponieważ trzeba było wypełnić formularz, w którym musiałyśmy zawrzeć projekt kulturalny, który ewentualnie mógłby się odbyć w muzeum. Praktykuj w kulturze jest doskonale przemyślany logistycznie. Ja i moje dwie koleżanki miałyśmy możliwość pracowania około 3 dni w każdym dziale muzealnym. Taką moją ideą było to, żeby pokazać instytucję jako organizm, którego wszystkie elementy muszą sprawnie działać, a jego zewnętrzną manifestacją w przypadku muzeum są wystawy bądź działania popularyzatorskie czy kulturalne. W muzeum najbardziej spodobało mi się podejście pracowników do nas, ponieważ każdy poświęcał nam bardzo dużo swojego czasu, a mam świadomość tego, że wszyscy mają swoje zajęcia. I podoba mi się atmosfera, która tu panuje, to, że wszyscy ze sobą współpracują. To może być dziwne, ale bardzo spodobała mi się praca w sekretariacie, ponieważ miałam okazję zobaczenia kryteriów, jakie musi spełnić wystawa, żeby dostać dofinansowanie. Poza tym oczywiście fantastyczną sprawą jest realizacja wystawy mojej osobistej i moich współpraktykantek. Mi osobiście najbardziej podobały się magazyny Muzeum Etnograficznego, gdyż znajdują się tam eksponaty, które praktycznie nie będą nigdy mogły być wystawiane na normalnych wystawach w muzeach. Mieliśmy możliwość pokazać naszym gościom, praktykantkom, takie miejsce, do którego w zasadzie wstęp jest surowo zabroniony. Nikt bowiem nie będący pracownikiem muzeum, ani specjalnie do tego nie upoważniony przez naszą dyrekcję, nie ma prawa wejść do tej całkowicie zastrzeżonej przestrzeni. Można więc powiedzieć, że była to specyficzna i wyjątkowa podróż inicjacyjna po przestrzeniach, których na co dzień nie widać. Postanowiliśmy poświęcić im wszystkie siły, czas. Postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby nawet przez 5 minut się tutaj nie nudzili, żeby to było rzeczywiste doświadczenie. Na wszystkich etapach projektu Praktykuj w kulturze dziewczynom towarzyszyli mentorzy, czyli takie osoby, z którymi dziewczyny mogły bezpośrednio się komunikować, zwracać ze wszystkimi problemami, zapytaniami, wątpliwościami. Mieliśmy możliwość poznać rzeczywiście 3 wspaniałe dziewczyny, których entuzjazm, świeżość, radość spotkania z nami były dla nas powodem do osobistej satysfakcji. Na pewno wiele wyniosłam wiadomości merytorycznych z zakresu etnografii. Między innymi widziałam węgierskie fejfa, wystawę poświęconą pomnikom przygrobnym. Teraz czeka nas też wystawa chińska, bardzo interesujące tematy i myślę, że to też przyczyniło się do tego, że etnografia stała się jakimś, powiedzmy, nawet moim hobby. Najbardziej podobało mi się w dziale Polski i Europy, gdzie miałyśmy możliwość organizowania naszej własnej wystawy, co było bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ na tym głównie opiera się praca w muzeum. Ciekawym doświadczeniem była obserwacja pracowników zajmujących się dofinansowaniami z Unii Europejskiej. Miałyśmy możliwość prześledzenia, jak to działa i jak się wyszukuje takiego rodzaju pomocy materialnej. Początek decyduje o wszystkim. Te kilka tygodni, które praktykanci spędzają w naszym muzeum, te kilka tygodni może zadecydować o całym ich życiu, o tym, czy będą przekonani, że praca jest smutnym obowiązkiem, czy że jest fascynującą przygodą, która może odmienić ich życie. Praca, z którą trudno będzie im się rozstawać, która przyniesie im mnóstwo satysfakcji. I tego im życzymy i mamy nadzieję, że z takim poczuciem opuszczą mury naszego muzeum.